dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza porozmawiamy o zagospodarowaniu ulicy Bulwary. Zapowiemy dni otwarte wodociągów, powiemy o święcie miasta Oświęcimia. Przypomnimy o prywatce na bulwarach, zachęcimy do wzięcia udziału w zawodach dyskorolkowych oraz zaprosimy na piknik organizacji pozarządowych. Teren pomiędzy ulicą Bulwary a ulicą Berka Joselewicza zmieni się w kolejnych latach. We wrześniu rusza inwestycja, która obejmuje zagospodarowanie tego miejsca pod otwarty amfiteatr, zielone tarasy i dwukondygnacyjny parking podziemny. Wykonawca ma tak prowadzić inwestycje, aby kierowcy z obecnego parkingu znajdującego się przy ulicy Bulwary mogli korzystać jak najdłużej. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bulwary w rejonie Starego Miasta jest realizowane w ramach szerszego projektu, jakim jest Oświęcimska Przestrzeń Spotkań. W ramach tego projektu będzie zrealizowany przede wszystkim parking dla prawie 150 samochodów i ta część parkingu będzie podziemna. Będzie to dość unikatowy projekt, dlatego że tak naprawdę ta forma bryły, którą będzie parking, będzie też jednocześnie otwartym amfiteatrem. Staramy się realizować ten projekt i jak gdyby rozwiązać dwa problemy. Jeden to jest właśnie kwestia parkingowa, czyli parkowania w Starym Mieście. Ilość miejsc, które jest dotychczas w tym rejonie, to jest około 60 miejsc parkingowych. Natomiast właśnie ten parking umożliwi nam zwiększenie tej liczby. To też, mam nadzieję, pozwoli nam trochę zmienić kwestię związaną z parkowaniem w rejonie rynku, dlatego że wszyscy wiemy, że to jest ogromny problem i chcielibyśmy właśnie wyprowadzić przynajmniej w znacznej części ruch z rynku i ograniczyć parkowanie, ale musimy stworzyć warunki do tego, żeby można było właśnie parkować w rejonie Starego Miasta, dlatego realizujemy to zadanie, jakim jest właśnie budowa parkingu podziemnego. Drugi cel, który chcemy osiągnąć, to jest stworzenie przestrzeni spotkań. Mianowicie będzie to formuła otwartego amfiteatru, czyli ta bryła jest tak ukształtowana, że dach będzie w formule takiej spadzistej, gdzie będą swoiste platformy, będą zejścia i będzie można zejść do poziomu zero, gdzie jednocześnie właśnie ten dach będzie pewną formułą widowni, gdzie będzie można usiąść, a ten teren, który dotychczas jest parkingiem, będzie zagospodarowany jako pewna przestrzeń, którą jednocześnie możemy wykorzystywać w ciągu, bym powiedział, normalnego dnia do funkcjonowania, organizowania różnego rodzaju spotkań, ale też i oczywiście do organizacji różnego rodzaju wydarzeń, czy to właśnie koncertów, czy to różnego rodzaju innych wydarzeń, choćby kina plenerowego, więc daje to różnego rodzaju możliwości, otwiera ten obszar na różnego rodzaju aktywność, dlatego że naszym celem też jest przeniesienie różnego rodzaju wydarzeń, te, które dzisiaj mamy w rejonie rynku, właśnie tutaj w to miejsce, a pozostawienie rynku raczej jako formy takiej miejsca spotkań, gdzie będą restauracje, kawiarnie, ogródki kawiarniane, więc dlatego też ta forma jest, bym powiedział, dość ciekawa i ona jak gdyby tutaj realizuje dwa te cele. Oczywiście tutaj też będzie punkt informacji turystycznej. W jakiej formie, tego jeszcze do końca nie wiemy, ale też właśnie chcemy to wykorzystać jako takie miejsce startowe do zwiedzania Starego Miasta. Więc liczę, że w ciągu tych dwóch lat uporamy się. Liczę na to, że firma wykonawcza mimo różnego rodzaju trudności na rynku tym budowlanym poradzi sobie z tym zadaniem. Efekty będziemy mogli zobaczyć w 2024 roku. Miasto pozyskało na inwestycje 13 milionów złotych z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. To zadanie jest finansowane w znacznej części z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Założyliśmy, że to będzie prawie 24 miliony, z czego 13 milionów będzie ze środków budżetu państwa. Natomiast pozostała kwota będzie zabezpieczona ze środków własnych budżetu miasta Oświęcim. Z racji tego, że musieliśmy dołożyć też kolejne prawie 6 milionów złotych do tego przedsięwzięcia, wystąpiliśmy do wojewody o to, żeby zwiększyć tą pulę rządową. Natomiast no niestety nie zyskaliśmy przychylności, dlatego też postanowiliśmy to zadanie zrealizować w tej dodatkowej części ze środków własnych. Dzięki temu też oczywiście wykorzystując tą pulę środków tych 13 milionów. W dwukondygnacyjnym budynku powstanie parking na 150 samochodów wraz z budynkiem zaplecza, w którym będzie winda i toalety. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w środku znajdą się stanowiska do ładowania akumulatorów w samochodach z instalacjami hybrydowymi elektrycznymi.
elektrycznymi. Aktualny układ komunikacyjny zostanie zachowany. Dojazd do parkingu będzie odbywał się poprzez nową drogę dojazdową, włączoną w miejscu wysepki do ulicy Bulwary. W śladzie istniejącej ulicy, biegnącej do bramy Zakładu Salezjańskiego, powstanie nowa droga. Parking zostanie wkomponowany w obecną skarpę. Jego dach będzie częścią zielonych tarasów, czyli ścieżek, wraz z ławeczkami, które podczas wydarzeń plenerowych będą spełniać funkcję widowni. Ta część będzie podświetlona. Przewidziano też część usługową. Obok nowego oświetlenia i schodów planowane są też nowe aranżacje zieleni. Zadanie chyba największe teraz, jeżeli chodzi o realizację w mieście, zadanie kubatorowe. Mam nadzieję, że ono też pozwoli nam tu uatrakcyjnić przestrzeń Starego Miasta i stworzyć taką ciekawą ofertę i przestrzeń dla mieszkańców, turystów i naszych gości. W święto miasta 3 września oświęcimskie wodociągi otwierają swoje bramy dla mieszkańców. W tym dniu będzie można nie tylko zobaczyć, jak wygląda proces uzdatniania wody, ale też dobrze się zabawić. Wodociągi przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W imieniu zarządu i pracowników przedsiębiorstwa chciałbym zaprosić wszystkich chętnych do naszego przedsiębiorstwa. Będzie możliwość zobaczenia, jak wygląda proces technologiczny wody od jego momentu ujęcia do momentu, kiedy zostaje wtłoczona do sieci wodociągowej. Czyli będą zorganizowane grupy, które będą pod opieką i z informacjami naszych pracowników zwiedzały nasz zakład pracy. W trakcie zwiedzania dowiedzą się i będą mogli zapytać o jakieś nurtujące czy sprawy, czy techniczne, czy generalnie związane z pracą zakładu wodociągowego. No a oprócz tego przygotowaliśmy też jeszcze dodatkowe atrakcje, które mają trochę umilić ten pobyt. W tym roku będzie tak jak poprzednio, będzie ciuchcia, która będzie dowoziła chętnych do odwiedzenia naszego zakładu z osiedla spod OCK. Tutaj na stację uzdatniania wody za Sole. Na miejscu tutaj będą zorganizowane też zajęcia, zabawy dla najmłodszych, dla starszych. Organizujemy też małe kino letnie, gdzie będzie można sobie spokojnie też coś starego przypomnieć, obejrzeć. No i oczywiście będzie też coś dla ciała, czyli będzie możliwość zjedzenia jakiegoś niewielkiego posiłku. Wody oczywiście u nas nie zabraknie, więc woda będzie dostępna wszędzie i w każdych ilościach. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzenia naszego zakładu w dniu 3 września tego roku w godzinach od 10 do godziny 16. Tegoroczne święto miasta będzie pełne koncertów, ciekawych wystaw i działań kulturalnych. Występy zaproszonych artystów, którzy wystąpią na rynku 3 września, poprzedzi uroczysta sesja Rady Miasta. Zaplanowano ją na 2 września w sali teatralnej Oświęcimskiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do obchodów ich święta. W niedzielę 4 września na Oświęcimskim Rynku zapraszamy Państwa na koncert. Wystąpi 3 wykonawców. O godzinie 17 będzie to Krzywa Alternatywa, zespół Na Wskroś Oświęcimski, dobrze Państwu znany, lubiany. Zapraszam więc do wspólnej zabawy. Następnie o godzinie 18.30 wystąpi zespół Sun & Grace, a o 20.30 Gwiazda Wieczoru Cleo. Wszystko to na Oświęcimskim Rynku 4 września w niedzielę. Serdecznie Państwa zapraszamy. Natomiast dzień wcześniej, w sobotę 3 września, chciałam serdecznie zaprosić również w ramach obchodów Święta Miasta na wernisaż wystawy Witolda Kaczanowskiego pod tytułem Witold K. Malarstwo. Artysta w tym dniu zaszczyci nas swoją obecnością, obiecał przyjechać do Oświęcimia, spotkać się z Państwem. To ważna dla nas postać, jest autorem słynnej polichromii z sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury i w ramach obchodzonego w tym roku 60-lecia naszej instytucji uczynił nam ten honor, przywilej i postanowił nas odwiedzić i użyczyć swoje prace do wystawy, żebyśmy mogli się zapoznać z jego sztuką. Więc zapraszam zarówno w niedzielę 4 września na rynek od 17, a dzień wcześniej w sobotę do OCK również na 17 na wernisaż wystawy. Z okazji Święto Miasta Oświęcim Muzeum Zamek zorganizowało Święto Miasta historycznie. Zapraszamy bardzo serdecznie do Muzeum Zamek. Przygotowaliśmy dla Państwa 4 odsłony. Rozpoczynamy 1 września wykładem Janusza Wróbla.
Będzie to wykład pod tytułem Niemieckie działa przeciwlotnicze wokół Oświęcimia 1944-45 rok. Wykład odbędzie się o godzinie 17. Zapraszamy bardzo serdecznie, wstęp wolny. Druga odsłona Święta Miasta Historycznie już w sobotę, 3 września. Zapraszamy na zwiedzanie kuratorskie wystawy czasowej. Wystawy czasowej Dwór Książęcy w Oświęcimiu, XIV-XV wiek. Przygotowaliśmy 4 wejścia o godzinie 11, 13, 15 oraz o 16. Zapraszamy do zapisów telefonicznych do sekretariatu muzeum. No i oczywiście coś najmłodszych w tym samym dniu. W godzinach 12 do 17 zapraszamy na rodzinną ścieżkę historyczną. Będziemy troszeczkę chodzić po wystawie właśnie czasowej, będą zagadki, będą zadania do wykonania, będzie też również część plastyczna, a to wszystko dzięki takiej specjalnej, przygotowanej na tą okoliczność karcie prac. Kolejny dzień, niedziela. 4 września. Tym razem zapraszamy tu na dziedziniec Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Odbędzie się 9. targowisko staroci, rzeczy z duszą. Zapraszamy wszystkich miłośników właśnie antyków, rzeczy, które są, pamiętają nasze babcie i dziadkowie. To targowisko staroci odbędzie się od godziny 10 do godziny 16-17, w zależności od zainteresowanych. Ostatnie wydarzenie w ramach właśnie Święta Miasta Historycznie to jest 4. odsłona, już troszeczkę później, bo 25 września. Wtedy mamy finał konkursu Igrzyska Historyczne. Konkurs był skierowany do młodzieży, do dzieci szkół podstawowych, klas 5 do 8 i wtedy właśnie będzie można, zobaczymy, kto zostanie finalistą tego konkursu. W tych dniach oczywiście Muzeum Zamek, Wieża Zamkowa, tunele pod zamkiem, jak i ratusz będą dostępne dla zwiedzających. Święto Miasta Oświęcimia wiąże się z datą 3 września 1291 roku. W tym dniu, 731 lat temu, Oświęcim otrzymał potwierdzenie posiadanych praw miejskich. W sobotę 27 sierpnia zdaniem synoptyków pogoda dopisze, dlatego nie zapomnijmy o prywatce na bulwarach. W rytm przebojów wykonywanych przez zespół Blackjack będzie można potańczyć. Dla tych, którzy mają obawy co do swoich umiejętności, szkoła tańca Prestiż proponuje skrócony kurs podstawowych kroków. Zabawa plenerowa jest też okazją do spotkań z przyjaciółmi, miłych rozmów i relaksu na leżakach. Organizatorzy zadbali o gastronomię. Start najlepszej potańcówki pod chmurką o godzinie 18. Zabawa zaplanowana jest do północy. Jedni będą bawić się na plantach, inni na zawodach deskorolkowych i koncertach zespołów hardcore skate punk. Przed południem w sobotę 27 sierpnia w skateparku rozpoczną się zawody deskorolkowe, a na godzinę 18 zaplanowano koncerty. W sobotę organizujemy na skateparku w Oświęcimiu zawody deskorolkowe. Zapraszam tym samym wszystkich mieszkańców Oświęcimia, nie tylko osoby, które jeżdżą, ale po prostu mieszkańców, którzy chcieliby zobaczyć tą kulturę jakby od zaplecza. Będzie kilka konkursów deskorolkowych na najlepszy trik. Będą też przejazdy oraz taka popularna gra w skate. Tym samym będzie można spotkać młodzież deskorolkową, będzie można też po prostu pojeździć, będzie można wymienić się doświadczeniem, a po zawodach planujemy zorganizować sobie koncert zespołów gitarowych, które są nieodłączną częścią sceny deskorolkowej i na odwrót. Także liczę na to, że zabawa będzie przednia i będzie można zobaczyć ten rodzaj zajawki w trochę innym wydaniu. Niedziela 28 sierpnia należeć będzie do organizacji pozarządowych, które wystawią swoje stoiska na bulwarach, aby pokazać mieszkańcom, co robią, jak działają. Organizowane będą gry, konkursy i zabawy. W mieście Oświęcim mamy to szczęście, że bardzo wielu mieszkańców jest aktywnych, działa w klubach, stowarzyszeniach, fundacjach, grupach nieformalnych i właśnie to wydarzenie, czyli piknik organizacji pozarządowych, który w najbliższą niedzielę 28 sierpnia tu na bulwarach organizowany jest przez Miasto Oświęcim i partnerów, jest okazją do tego, aby poznać te osoby, poznać kluby, fundacje i inne organizacje pozarządowe, które właśnie dla Państwa przygotowało mnóstwo atrakcji. Ponad 40 organizacji tu będzie miało swoje stoiska. Będzie oczywiście występować również sporo grup
zespołów, sportowców na scenie. Dodatkową atrakcją w tym roku są zawody kajakowe, które wspólnie z TKHF Andrychów przygotowaliśmy dla Państwa. Mamy nadzieję, że SOA na to pozwoli. Poza tym przygotowana strefa gastronomiczna też będzie służyć temu, aby tu na bulwarach, w pięknej przyrodzie, zieleni naszej oświęcimskiej, tu nad rzeką Sołą, spędzić miłą niedzielę. Tak więc serdecznie Państwa zapraszam. Najbliższa niedziela od 13 do 19 tutaj na bulwarach. Do zobaczenia. Przy alei na plantach staną też stoiska gastronomiczne z różnymi potrawami z grilla, daniami z kuchni polowej oraz napojami ciepłymi i zimnymi.